10 różnic między Kościołem katolickim a protestanckim. Reformacja to ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowił opozycję do katolickiej doktryny dogmatycznej. W wyniku reformacji wyłonił się szereg nowych odłamów chrześcijaństwa, określanych jako kościoły protestanckie. Na świecie żyje około 800 milionów protestantów, co stanowi około 40% wszystkich chrześcijan. Oczywiście zaznaczam, że jest wiele kościołów protestanckich i te mogą się od siebie różnić, ale ja wymienię podstawowe różnice między kościołem katolickim a protestanckim. W kościele protestanckim nie ma pedofilii. Oczywiście żartuję, ale coś w tym jest, ponieważ wśród duchownych protestanckich pedofilia jest marginesem. Z czego to wynika? W kościołach katolickich obowiązuje celibat. Jest to forma życia polegająca na zrezygnowaniu z wchodzenia w związek małżeński i wstrzemięźliwość seksualną. Kościoły protestanckie, starokatolickie i kościół anglikański zniosły celibat dla wszystkich swoich duchownych. Posiadanie rodziny przez duchownego uważa się za korzystne dla zboru. Czyściec, czyli dochodzenie duszy do absolutnie doskonałej miłości, koniecznej do osiągnięcia szczęścia, nieba, występuje wyłącznie w teologii katolickiej. Określenie czyściec po raz pierwszy pojawiło się między 1160 a 1180 rokiem. Od tego zaczęła się kształtować w teologii katolickiej idea czyśćca jako określonego miejsca. Teologowie katoliccy dostrzegają jednak początki idei czyśćca znacznie wcześniej. Nawiązują oni do następującego fragmentu Biblii. Wsadzony do ciemnicy odpowie za wszystkie swoje czyny i nie wyjdzie stamtąd, aż ostatni grosz zwróci. Jeśli chodzi o protestantyzm, to pierwotnie Marcin Luther akceptował naukę o czyśćcu i prawo Kościoła katolickiego do przyznawania odpustów. Z czasem jednak Luther zmienił swoje poglądy w tym zakresie, odrzucając wiarę w czyściec. Współczesny protestantyzm odrzuca doktrynę o czyśćcu, kojarząc ją bardziej z handlem odpustami. Autorzy nurtu protestanckiego uważają doktrynę o czyśćcu za sprzeczną z nauką Pisma Świętego. Ich zdaniem doktryna ta przeczy bowiem biblijnemu nauczaniu na temat istnienia tylko dwóch miejsc pobytu dusz po śmierci – nieba i piekła. Święci. Kult świętych w katolicyzmie i prawosławiu oznacza szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione oraz do świętych aniołów. Kult świętych istnieje też w innych wyznaniach chrześcijańskich i w innych religiach. Katolicyzm odrzuca protestanckie negowanie kultu świętych na podstawie biblijnego wersetu świętego Pawła, który w liście do Tymoteusza mówi o Jezusie Chrystusie jako jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi, ponieważ celowość proszenia świętych o wstawiennictwo znajduje potwierdzenie w Księdze Apokalipsy. Wyznania protestanckie odrzucają kult świętych, ponieważ uważają, iż istnieje tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, czyli Jezus Chrystus, i tylko do Niego należy zwracać się z prośbami w modlitwach. Według katolików można również zwracać się do innych świętych. Sakrament pokuty, czyli spowiedź. Sakrament pokuty i pojednania jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w postawie nawrócenia prosi o przebaczenie Boga i o pojednanie z Kościołem. W katolicyzmie i w prawosławiu polega to na wyznaniu grzechów przez wiernego duchownemu. Według katechizmu, ponieważ zgodnie z tradycją judeochrześcijańską odpuszczać grzechy może tylko Bóg, Kościół rozumie swoje zadanie jako udział w misji niesienia przebaczenia. Większość wyznań protestanckich odrzuciło sakrament pokuty, z wyjątkiem luteran, którzy też nie traktują go jako główny sposób pokuty. Odejście od praktyki sakramentu pojednania było konsekwencją nowego rozumienia Kościoła. W typowej postawie protestanckiej pokuta za grzechy dokonuje się na płaszczyźnie relacji poszczególnej osoby z Bogiem, zgodnie ze stwierdzeniem, że darować grzechy może tylko Bóg. Krótko mówiąc, w kościele katolickim, aby otrzymać rozgrzeszenie, trzeba się wyspowiadać przed księdzem, a protestanci po prostu, jeśli żałują i mówią o tym otwarcie Bogu, dostają to rozgrzeszenie od Boga, a nie od człowieka. Chrzest. W chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie samego jego założyciela Jezusa Chrystusa. W wyznaniach protestanckich poglądy na istotę chrztu są podzielone. W większości tradycyjnych kościołów ewangelickich praktykowany jest chrzest dzieci, podczas gdy większość kościołów ewangelikalnych praktykuje chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie jedynie wiernych wieku dorosłym, którzy dokonali w pełni świadomej deklaracji przyjęcia wiary i przeżyli nawrócenie.
dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Twierdzenie teologiczne definiujące szczególny stan świętości będący przywilejem Marii z Nazaretu ogłoszone w Kościele Katolickim w 1854 roku przez Piusa IX jako dogmat wiary. Było to orzeczenie odwołujące się do najwyższego stopnia autorytetu papieskiego w nauczeniu chrześcijańskich praw wiary i moralności. Krótko mówiąc, papież tak stwierdził tylko dlatego, że jest nieomylny. Dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi Panny nie jest uznawany przez kościoły prawosławne, protestanckie oraz Świadków Jehowych. A no właśnie, papież, biskup Rzymu, prymas Italii, zwierzchnik Kościoła Katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz suweren państwa miasta Watykan. Kościół rzymskokatolicki naucza, że Piotr był uczniem Jezusa, od którego uzyskał szczególną władzę. Tej doktrynie szczególnie przeciwni byli patriarchowie i biskupi greccy, którzy godzili się tylko na honorowy prymat biskupa Rzymu. Spór o pierwszeństwo biskupów Rzymu doprowadził w 1054 roku do podziału chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie. Władzę papieża zanegował też ksiądz Marcin Luter, dając początek protestantyzmowi. Ikonolatria, czyli cześć oddawana obrazom czy figurom bądź innym wizerunkom. Według katolicyzmu jest to bałwochwalstwo. Z drugiej strony jednak według doktryny katolickiej i prawosławnej zakaz kultu obrazów miał ścisły związek ze Starym Przymierzem. Dlatego uznają one kult obrazów za mający uzasadnienie biblijne w Nowym Testamencie. Jezus jest bowiem obrazem Boga niewidzialnego. Kto zobaczył Jego, zobaczył i Ojca. Protestanci zaś nie uznają tej interpretacji, uważając ją za nadużycie, a sam kult obrazów za sprzeczny z przykazaniami Bożymi. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś było jeszcze jedno przykazanie, bo mamy 10 przykazań, ale 9 i 10 jest rozbite na 2. Kiedyś to było jedno przykazanie, a 9 mówiło, że nie będziemy czynić podobizny Boga. Jednakże na ikonach można było nieźle się dorobić, więc Kościół usunął to przykazanie i zaczął sprzedawać obrazy i protestanci się temu sprzeciwstawili. Komunia. Liturgiczna celebracja Ostatniej Wieczerzy, Paschy Jezusa, którą chrześcijanie sprawują, wypełniając polecenie mistrza. Kościół katolicki rozumie sprawowanie Eucharystii jako wyrażenie i urzeczywistnienie więzi, komunii z Bogiem i wzajemnej więzi wiernych chrześcijan. Ponieważ Kościół jest sakramentem zbawienia i jedności całej ludzkości, Eucharystia jest uznana za najważniejszy przejaw działania Bożego, które dokonuje się przez Chrystusa i Kościół w świecie. Eucharystia celebrowana jest przez cały Kościół, bez znaczenia czy katolicki czy protestancki, jednakże są różnice. Na przykład w Kościele katolickim komunia jest sprawowana tylko za pomocą ciała, czyli opłatka, z kolei protestanci wykorzystują do tego również wino. Kościoły luterańskie propagują gościnność eucharystyczną i zapraszają do stołu pańskiego każdego chrześcijanina, o ile w swoim macierzystym kościele spełnia wymagania dopuszczającego do komunii. Kościół katolicki twierdzi, że protestanci nie mogą u nich przyjmować komunii, ponieważ Kościół katolicki jest dużo bardziej zamkniętym kościołem. Częstotliwość udzielania komunii zależy od liczebności parafii i lokalnych tradycji. W Kościele katolickim zawsze jest ta komunia, na każdej mszy. Z kolei w kościołach protestanckich może być na każdej mszy, jednakże również może być udzielana tylko w niedzielę albo nawet raz w miesiącu. Biblia. Zbiór ksiąg spisanych pierwotnie w języku hebrajskim, aramejskim i w greckim, uznawana przez Żydów i chrześcijan za natchnienie od Boga. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Zarówno katolicy, jak i protestanci twierdzą, że Biblia jest najważniejsza. Jednakże według katolików księża czy też papież mogą wpływać na zapisane tam zasady. Sobory czy posiedzenia duchownych niejednokrotnie wprowadzały nowe dogmaty czy interpretowały na swój sposób zaprezentowane tam treści, o czym zresztą wcześniej wspominałem, tak? Tak jak ma sytuacja na przykład z Maryją albo z obrazami świętych. Protestanci zaś twierdzą, że to, co jest w Biblii, jest święte i nie można tego pod żadnym pozorem ruszać. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje pozostałe kanały, A to ciekawe oraz Światową Historię, na których staram się również codziennie publikować nowe materiały. Trzymajcie się, cześć!